Witajcie kochani w kolejnym filmie i mam dla was, jak widzicie, test, co znajduje się w środku gąbeczki. Mam tutaj jakąś gąbeczkę ze strony kosmetyki z Ameryki. Jest to niestety nie fajna gąbka, bo jest strasznie twarda. Nawet jak ją zmoczymy, ona jest jeszcze wilgotna delikatnie. Ale ze względu na to, że mam nową gąbkę, jest ona tutaj z firmy Donegal. Chcę wam przedstawić, co znajduje się w tej oto małej gąbeczce z kosmetyków z Ameryki. Więc mam tutaj nożyczki. Będziemy teraz wspólnie przecinać. Jest to krótki filmik, oczywiście będzie, bo chciałam tylko sprawdzić, czy ta gąbeczka zawiera coś w środku, czy jest czysta. O matko, jak ona się ciężko przecina. Wiecie co, ona naprawdę jest straszna. Jak widzicie, już mam przeciętą. I ona ma tutaj przy brzegach tylko widać ten puder. W środku jest czysta. Tylko tutaj, delikatnie, o, w tym miejscu widać przebarwienie. I tu jest mniej więcej taka grubość tego podkładu, która się znajduje w tej gąbce. No tutaj, jak widzicie, nie daje się dobrze do mycia. Myję, no nie za każdym razem, jak jej używam, ale dosyć często. I no niestety ciężko. Już przecinam to. Zobaczymy dalej, co się w niej dzieje. Może z tą będzie łatwiej częścią. Na razie. Matko. No jest okropno. Nie wiem, jak jej mogę używać. W porównaniu z tą, co teraz mam, to jest po prostu wielka różnica. Ona jest... Ta z Donegal jest strasznie mięciutka, a ta, zobaczcie, jak ona się sypie w ogóle. I co my tu mamy? Nic nie mamy tak naprawdę. Jest czysta. Oczywiście, tak jak wam wcześniej mówiłam, że tutaj. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Że jest... Tu jest czysta, tylko tu ma delikatnie przy brzegu. Nic jeszcze. Tą półkę. O, tu już mamy znacznie bardziej widoczne. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Ciężko będzie. Tutaj jest cały podkład, tylko ta część, gdzie trzymam, jest czysta, a tu jest wszystko brudne w podkładzie. O, delikatnie widać ten taki kremowy odcień. No niestety. A w tym też mam... No ale tutaj lepiej widać, bo tu jest wszystko... podkładzie. No nie będzie za czysta ta gąbeczka. Ja przetnę to i zaraz do was wracam. I jestem z półkami dwoma tego dołu. No i tu już mamy bardziej widoczne to ten podkład w całej gąbce. Stąd tu, tu i w dół. Cały ten obszar. Podkładzie i oczywiście tu na górze, tak jak wam mówiłam, a ona tutaj jest najgorzej brudna. Oczywiście ja tej strony najbardziej używałam. Widzicie? Oczywiście we wszystkim ma jakieś drobinki. Ja tego wcześniej nie zauważyłam, ona jest cała w brokacie.
Nie wiem, skąd jest ten brokat. Zobaczcie na moje ręce. Czy to widzicie? Nie mam pojęcia. Nie mam podkładu z tego, co się orientuje z brokatem. Dziwne. To jeszcze tą połówkę przetniemy. Nie spodziewałam się takiego efektu. I podobnie jak tamto mamy tutaj. I pełno brokatu. Ja tego nie lubię. Tutaj, jak widzicie, pewnie zauważycie, miałam mały problem z paznokciem i został uszkodzony, ale to niedługo, czeka mnie z moim miana. No i tak, co mogę wam powiedzieć o tej gąbeczce, gąbeczki nie polecam, ponieważ jest za twarda, to nie jest gąbeczka nadająca się do użytku do twarzy, ona jest, ja z całej siły gniotę i naprawdę czuć to, jak ona jest twarda. Nawet gdy ją zmoczymy, to ona w ogóle się nie zmienia. Ona jest tego samego kształtu i tak samo twarda. Więc nie polecam. I ja ją mam, żeby was nie okłamać, 3 miesiące? 4? Po prostu miałam dosyć tego, że ona była tak strasznie uciążliwa dla mnie, bo no nieprzyjemne, niekomfortowe jest nakładanie nią podkładu. Dlatego zmieniłam na gąbeczkę z Donegala. I naprawdę czuję różnicę i to o wiele. Jeśli kupicie to i zmienicie na coś o wiele większego, normalnie poczujecie się jak w siódmym niebie przy nakładaniu podkładu. No i tak, moja gąbeczka jest już do wyrzucenia. Napiszcie mi, jakie macie gąbeczki do podkładu i czy wasze są bardzo miękkie, czy też skusiliście się na taką podobną, że jest strasznie twarda i nie daje jej się nią się umelować. Pozdrawiam was gorąco i mam nadzieję, że taki szybki test wam się spodobał. I do następnego. Trzymajcie się ciepło, pa!